Marta poszła do małego, bo nam się budzi. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy, że zrobimy sobie bundzloka, ona to się tak nazywa. To jest właśnie taki żeliwny gar, który daje się na ognisko. Do niego dajemy tam ziemniaczki, kiełbasę, trochę boczku, jakieś tam mięso. Akurat my mamy łopatkę. I sobie dzisiaj właśnie coś takiego zrobimy na obiad, bo jest piękna pogoda i będzie to mega smaczne. My zawsze cały garnek wykładamy taką kapustą. W tym momencie to środek się nie przypala, a kapusta wszystko blokuje i jest to w środku tak fajnie ugotowane, trochę upieczone. Więc najpierw sobie muszę wszystkie liście poodkrajać, żeby później wyłożyć cały garnek do środka. Najlepiej próbować tak, żeby one się nie połamały, bo najlepiej się to wtedy robi. I fajnie mieć taką dużą tą kapustę, żeby te liście były takie właśnie fajne, duże. Ja będę to wkładał na razie. Postęp pracy. A mówiłeś, jak to się nazywa w innych miejscach? Bo my na to mówimy bundzlok. Nie, powiedziałem, że u nas nazywa się to bundzlok. Duszonki. Bardzo często mówią na to, że to są duszonki, ale u nas zawsze był bundzlok. Dobra, teraz pokroimy boczek do tego, tylko najpierw odkrajam całą tą skórę, bo ona będzie twarda. Ją też wykorzystamy, damy ją na górę, żeby się wytopiła i też dawała smak. Nie odkrajam tego jakoś dużo. Zrobić to? No, to jest się ręka, kochanie. O, jakie ty masz napięte mięśnie. Ja mnie tam rajcuję. Normalnie. Misiu. Słucham? Seksownie kroisz tą kapustę. Muszę się skupić, przepraszam, ale... Nie chcę się uciąć. Oj, kroisz się tu. Wiedziałem, że będę miał krzywdę. Wiedziałem, jak tu Marta przyszła, że będę miał krzywdę. Swojemu żółwikowi. Dobrze. Kładamy po kolei wszystko, kładamy do środka. W końcu możemy uzupełnić bundzlok. Jesteś dzielny. Co tam leci? Ty, to jest syfek? Prosto w sypka. Tak jak możemy... Wkładaj, nie wiem. Wkładaj, nie będę stoi. Razem ja sobie. Dobrze. No i ci tam. Ale ja chciałam to wszystko dać do miseczek, tak? Jak ty to zawsze robisz. I potem sobie to tak dzielić. Dobrze, jeszcze ci dokleić? Ja no to przecież tu nie ma kapusty, a kapusta jest najważniejsza. O Jezus, to jest zły pomysł! Bardzo zły! No ale kto powiedział, że wszystkie moje pomysły mogą być brilliant? Nic nie mów. Nic. Kochaj! Kocham! Przestań, kochaj! Chodź. Głodny jestem. Jakaś. Wszyscy tu są głodni. Krzysiu już zjada surowe rzeczy. Swoje palce! Myślisz, że to jest tyle kapusty? Kapusta jest najważniejsza. Nie ma tyle miejsca. No to mniej tego damy. A kapusty? Chodź. Kapusta. Wkładaj. Zobaczcie, że będziemy tu krajać kapustę. Dobra, na sam dół damy boczku, żeby to się tam topiło. Albo nie, kapusty. Kapusty. Daj tyle kapusty. Tylko trochę. Nie za dużo. Tak samo. No widzisz, jedna garść kapusty już nie ma kapusty.
Mój mąż zrobił kapustę pustą w środku w tym bundzloku. Mam tam zadać rękę? Tak. Pięknie. Teraz Boczuś. Boczuś daje smak. Ja dalej mi się odpala Makłowicz. Trochę tylko, no. Ty, a solić? Będę solił, jak dasz wszystkie warstwy. Najpierw połóż wszystko i wtedy posolisz. Potrzebuję, dobrze, potrzebuję marchewki. Marchewki są tak samo ważne jak kapusta. Tak, możesz solić. A, jeszcze tak. Znowu kapusta i tu tak idziemy warstwami. Nie zapomnij o mięsie tym łopatą. Już dawałam. Trzeba też ubijać wszystko. Tak, za każdym razem właśnie jak robicie duszonki, to za każdym razem trzeba to ubić dobrze, mocno, żeby tego jak najwięcej weszło. Mor ziemniaków, mor! Mor. Mor. Nie solimy dużo, bo ostatnio soliłam ja. I piliśmy 3 dni, bo mieliśmy wieliczkę zamiast bladstoka. Przepraszam. Ale było tak słone. Krzyś, jadłeś z nami wtedy. Pamiętasz ten słony taki, że aż palił w gardle? Najwięcej w tym naszym domkach będzie kapusty. Kochani, ja lubię tą kapustę. Mogliśmy po prostu kapustę postawić. Mogliśmy w ogóle nie kroić, tylko wrzucić całą kapustę. Nie, to bez przesady. Przecież wszystkie, całe mięso ci zużyłam. Tutaj nic nie jest żałowane, nic. Nie, czy nie dołożyć jeszcze teraz tutaj? Tak. Trzonki już są na polu, już tam się grzeją. Ciasto nam wyrosło, trochę to go przeciągliśmy, bo po prostu zaczęliśmy się duszonkami i było dłużej niż miało być. Natomiast teraz musimy go jeszcze raz wyrobić i wrzucić sobie do pojemnika już, żeby wyrosło już tak właściwie. Wygląda to taki podłużny pojemnik, dzięki czemu ten chleb wychodzi taki długi. Bo to jest ciasto z pojemnika. Długi, a nie okrągły. Ale takie okrągłe też mamy, można by było spróbować, tylko on chyba będzie za duży. Tylko trzeba go posypać mąką, żeby go później łatwo wyciągnąć. Uuu, jakie ciasto. Fajnie. Proszę. A, przepraszam. Wszystko. Ty jesteś mistrzem tutaj tego. Tak. I zostawiamy teraz na pół godziny do wyrośnięcia i będziemy później mieć pyszny chlebek do duszony. O, no tak. Nie wiem, czy chleb się z duszonkami? Znaczy, nie. Nie. Ale się ucieszyło. Nie będzie. Ale spróbujemy. Spróbujmy. Ciepły chlebek. Będzie dobrze. Okej, okay, czyli co? Pół godzinki. Tak. Ile on się ma przyjść potem? Do godziny. Dobra, posprzątamy i lecimy dalej z vlogiem. Jo, witamy się kilka dni później. Właśnie karpie Mikiego. Tak, Miki właśnie je swoją butlę. Pyszny był. Były duszonki, były pyszne, zjedliśmy bardzo szybko, nie zdążyliśmy nic nagrać. Ani wam pokazać, ale były na tyle smacznie pachnące, że nawet sąsiedzi mówili, że im pachną te duszonki. Chleba też żeśmy już połówkę zjedli, więc możemy wam pokazać drugą połówkę, jak on wyszedł. Natomiast na Instagramie bardzo często udostępniałam też wasze, że tak powiem, wyczyny z tym tak, chlebem. Tak, wasze wypieki. Także... Wypieki, wyczyny. Także mega fajnie wam to wychodzi, bo ja widziałem ostatnio taki idealny chleb, który ktoś tam zrobił, lepszy niż mój. No. Wstydź się. Aż mi zwiało rzęsy. No, także co? Kończymy na dziś. Tak. I widzimy się jutro. Pa! Pa!